Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty. W tym odcinku zajmiemy się projektem Decentraland, także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Decentraland, czyli wirtualna rzeczywistość, kolokwialnie mówiąc gra, w której mamy możliwość poruszania się własnym awatarem, czyli własnym obiektem stworzonym przez nas, będącym jednocześnie odwzorowaniem tego, jak prawdopodobnie chcielibyśmy w tym wirtualnym, zdecentralizowanym świecie siebie reprezentować. Umożliwia poruszanie się po tym świecie nasz awatar, umożliwia zmienianie swojego wyglądu, umożliwia nabywanie nieruchomości i wszelkie inne dodatkowe czynności znane chociażby z takiej gry jak na przykład Minecraft. Cóż więcej można o tym projekcie powiedzieć? To przede wszystkim to, że 20 lutego 2020 roku będzie uruchomiona możliwość poruszania się po tym świecie. Na ten moment mamy możliwość zarejestrowania się, zbudowania własnego awatara. Oczywiście wykonujemy to po opłaceniu ilością 100 tokenów mana. Są to tokeny protokołu Ethereum, tokeny zgodne ze standardem ERC20. Jeśli jesteśmy w posiadaniu przynajmniej 100 takich tokenów, możemy tutaj się zarejestrować, możemy utworzyć swojego awatara i możemy czekać na uruchomienie całej platformy. Oczywiście w trakcie rozwoju i w trakcie już korzystania z całej platformy tokeny mana będą miały dodatkową funkcjonalność. Co tutaj ciekawego można o tym całym ekosystemie powiedzieć? Może rzućmy najpierw okiem na CoinPaprika, na zakładkę Code Progress. I tak naprawdę tutaj niewiele w tym temacie widać, przynajmniej jeśli chodzi o aktywność właśnie programistów, aktywność zespołu deweloperskiego. Przypomnę tylko, że może to wynikać z tego, że portal CoinPaprika wizualizuje w postaci tych wykresów aktywność programistów w oparciu o jedno repozytorium, a zwykle każdy rozsądnie prowadzony projekt ma tych repozytoriów na portalu GitHub przynajmniej kilka. Oczywiście wyjątkiem są tak zwane monorepo, czyli repozytoria, które w sobie zawierają wszystkie komponenty wchodzące w skład całego tutaj systemu. Przechodząc na portal GitHub, na główną stronę organizacji oraz przeglądając jego repozytoria, tak naprawdę według mojej oceny nie ma tutaj jednego głównego repozytorium, które pokazywałoby tak naprawdę, w jaki sposób cały ten wirtualny świat jest stworzony, jak to jest implementowane, jak to wygląda od strony kodu. Z jednej strony może nie ma takiej potrzeby, ponieważ jest to ta część poza blockchainowa, poza kryptowalutowa. Dlatego może tutaj osoby odpowiedzialne za ten projekt nie chcą ujawniać całego kodu źródłowego ze względu na to, iż mógłby być on w łatwy sposób powtarzany, przenoszony na inne konkurencyjne rozwiązania. Tutaj na chwilę obecną token Mana, token ERC20, tak jak wcześniej wspomniałem, który tak naprawdę zapewnia tą funkcjonalność związaną z umożliwieniem kontaktowania się z blockchainem, nie jest zbyt skomplikowany w swojej implementacji i jak większość tokenów ERC20 jest do wglądu na Etherscanie. Natomiast tutaj na GitHubie raczej nie ma potrzeby, aby go umieszczać. Natomiast aktywność zespołu deweloperskiego możemy dosyć jasno tutaj ocenić, spoglądając na te właśnie zminiaturyzowane wykresy obrazujące aktywność zespołu wytwórczego.
Widzimy, że na większości repozytoriów, które wchodzą w skład całej organizacji na GitHubie, kolokwialnie mówiąc, coś się dzieje. Na przestrzeni minut, godzin, dni czy też tygodni. Także myślę, że można ten projekt uznać za aktywnie tworzony, aktywnie właśnie wytwarzany przez programistów, przez swoją społeczność. Kilka słów odnośnie samej platformy. Oczywiście zawiera ona dosyć szeroką dokumentację. Należy tutaj zwrócić uwagę, że nie jest to tylko platforma służąca do grania czy też do poruszania się po tym świecie, ale jednocześnie jest to platforma, która umożliwia tej technicznej, bardziej zaawansowanej części społeczności na tworzenie własnych komponentów, na tworzenie nawet własnych scen i używania ich w tym właśnie metaverse, czyli w tym wirtualnym świecie, który swoją ekonomię opiera o właśnie tokeny ERC20, tokeny MANA. Także z jednej strony mamy projekt, który zdecydowanie moim zdaniem będzie propagował i upowszechniał ideę blockchain, ideę tokenów wśród społeczności nastawionej bardziej na gry, na rozrywkę, jak i z drugiej strony mamy projekt, który będzie adresowany również do twórców, do ludzi chcących zarabiać na tej pierwszej grupie, dla ludzi tworzących komponenty, sceny, dla osób, które dajmy na to jakiś czas temu, gdy pierwsze informacje o tym projekcie się pojawiły, wykupowały parcele, czyli tak fragmenty jakby ziemi, można powiedzieć krótko działki, właśnie Metaverse w wirtualnym świecie i obecnie są w stanie sprzedawać te działki za dosyć poważne według mojej oceny kwoty. Także widzimy tutaj, że jest tak naprawdę kilka możliwości, jeśli chodzi o rozwój tej platformy, o upowszechnienie jej, a jednocześnie o nazwijmy to może globalizację i upowszechnienie idei blockchain, idei kryptowalut. Tutaj ta strona dokumentacji zawiera opis wszystkich poszczególnych elementów, z którymi należy się zapoznać, aby móc w stanie operować na platformie Decentraland jako ten właśnie power user, jako zaawansowany użytkownik. Do wglądu mamy również tutaj wspomniany przeze mnie wcześniej market, czyli taki marketplace, na którym możemy przeglądać, czy też nawet wejść w posiadanie od specjalnej działki, która również opisana jest na blockchain, także mam możliwość również prześledzenia tego, co z tą działką i kiedy się działo. Tutaj widać na ekranie na przykład wyświetlona teraz przeze mnie działka, wyświetlony parcel jest do nabycia za 78 tysięcy tokenów MANA, także to można sobie dosyć łatwo przeliczyć w oparciu o obecnie panujący kurs, ile można było i można teraz obecnie zarobić, inwestując w momencie pojawienia się pierwszych informacji o tej platformie właśnie na zakupie tych wirtualnych dóbr. Dodatkowo warto przy tym projekcie wspomnieć o tak zwanych NFT, czyli Non-Fungible Tokens. Większość może tokenów, jakie do chwili obecnej się spopularyzowały, są to tokeny typu fungible, czyli fungible tokens. Natomiast non-fungible tokens są to tokeny tak zwane unikalne, który każdy z nich jest inny. Dzięki temu są one bardzo dobrą technologią, bardzo dobrym sposobem na reprezentowanie wszelkiego rodzaju elementów w świecie gier, elementów, które często są niepowtarzalne, elementy, które są tworzone przez społeczność, chcąc odwzorować ich wartość, właśnie tokeny typu NF
non-fungible są do tego idealnym zastosowaniem, gdyż każdy w ten sposób wytworzony w tym wirtualnym świecie przedmiot, każda wartość takiego przedmiotu będzie właśnie określana za pomocą NFT. Także tutaj też taki drobny, mały walor edukacyjny związany z tym projektem dla osób, które może do tej pory nie miały świadomości, jakiego typu tokeny tak naprawdę występują i czym one się charakteryzują. Tutaj przypomnę, mamy do czynienia z tokenami NFT, czyli non-fungible token, a choćby tutaj token MANA, czyli token, który służy do aktywacji własnego awatara, do utworzenia go i do możliwości wejścia w ten wirtualny świat w momencie uruchomienia platformy, są tokenami tradycyjnymi, można powiedzieć najbardziej może popularnymi, to jest właściwe określenie, czyli tokenami typu fungible. Jak wspomniałem wcześniej, można zbudować swojego awatara i czekać na uruchomienie wirtualnego świata w dniu 20 lutego. Sam taki awatar utworzyłem, co obecnie jest wyświetlone na ekranie, gdyż jestem zainteresowany tym, w jaki sposób ta platforma będzie funkcjonować, jak to będzie działać, jakie tutaj właśnie będzie praktyczne zastosowanie non-fungible tokens, jak tutaj znajdzie zastosowanie token MANA. Myślę, że warto tutaj ten temat śledzić. Cały sektor gamingowy rośnie z roku na rok i to już nawet tutaj pomijając technologię blockchain, pomijając kryptowaluty, ale rynek firm gamingowych, organizacji zajmujących się wytwarzaniem gier, te właśnie firmy z roku na rok, ich kapitalizacja rośnie, sektor ten coraz bardziej staje się popularny, w tym sektorze jest naprawdę mnóstwo pieniędzy, również ukrytych w postaci tych wirtualnych gadżetów, pomiędzy którymi użytkownicy danego systemu mogą handlować, mogą się wymieniać. Dodatkowo tutaj dla osób zainteresowanych projektem pod względem technologicznym na portalu YouTube, na koncie właśnie Decentraland są bardzo ciekawe i dużo wnoszące merytorycznej wartości materiały, które umożliwiają rozwój zarówno swój własny, jak i rozwój całego wirtualnego świata poprzez implementację własnych rozwiązań na tej platformie. To wszystko, jeśli chodzi o projekt Decentraland z mojej strony. Krótko podsumowując, tak jak wspomniałem wcześniej, myślę, że każdy projekt w branży gamingowej, który został przemyślany, który został poprawnie zaimplementowany, który nie będzie miał zbyt wielu rażących błędów, powinien według mojej oceny rozwijać się na przestrzeni lat, a projekt Decentraland uważam za dobrego kandydata w tej kategorii. Myślę, że warto zapoznać się z tym projektem, wykonać własny research, zwłaszcza myślę, że warto również w ramach researchu zbudować swój awatar, przejść się po tym wirtualnym świecie i zobaczyć, czy cały ten wytworzony ekosystem jest odpowiednim materiałem do właśnie włożenia w niego własnych środków. To wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Dziękuję za poświęcony czas. Cześć.